Buty zdjęte, możemy zaczynać. Basiu, nie jest tajemnicą, że ty wymiatasz na parkietach show biznesowych imprez, ale czy twoje zdolności taneczne, takie wiesz, dyskotekowe, przełożyły się jakoś na takie... No, taniec standardowy to jest zupełnie inna rzecz. A myślę, że po tych pierwszych treningach już możesz coś powiedzieć. Idzie dobrze? Trener chwali? Trener w miarę chwali, ale to jest rzeczywiście zupełnie inna forma tańca niż taka na dyskotekach, czy nawet w musicalu. No bo gram w Chicago i tam mam kilka tańców do... kilka choreografii do zatańczenia, tylko że wiesz, ja nad nimi pracowałam 2 miesiące na próbach i to jest zupełnie co innego. I tam tańczę albo w grupie, albo sama, ale nie ma czegoś takiego, że tańczymy we dwójkę i ja muszę precyzyjnie wykonywać wszystkie ruchy tak, jak zasady nakazują. I to jest bardzo dla mnie trudne. Poza tym nie mam, wiesz, mimo że lubię tańczyć i że mam dobrą koordynację ruchową w miarę i w miarę szybko zapamiętuję kroki, bo po prostu lubię i jakoś, może widzisz, mam do tego trochę, może mam dryk, ale nigdy nie tańczyłam i nie mam ciała przygotowanego i przez to nie trzymam dobrze tego ciała. Jest dla mnie to bardzo trudne, żeby utrzymać odpowiednie pozycje, szczególnie w standardzie, gdzie trzeba te ręce trzymać, głowę tak do boku. No zapominam o wszystkim, nie trzymam brzucha, wszystko mi leci i to jest najtrudniejsze. Dwa odcineczki, nic lecieć nie będzie, jestem przekonany, bo widzieliśmy, jaki masz dryk do tańca na scenie przed chwilą. Musical i taniec... Jak wyszło właśnie, bo to też się stresowałam. Wszystko jest nagrane, zapraszamy na Instagrama Vivy Magazyn, oznaczymy. Było naprawdę ładnie, naprawdę. Musical i taniec z gwiazdami znaczy dzieli też inna rzecz, choćby to, że na przykład oceniają was jurorzy w tym drugim. No i na przykład też kuse stroje. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że w musicalu one też są, ale taniec z gwiazdami jest jednak taką formą rozrywki, kiedy jak już kamera złapie jakąś tam bieliznę, tak, czy odkryty strój, to już potem cała Polska o tym będzie mówić. Czy... No tak, bo w Chicago też mam dość skąpy strój, ale tak, to jest jednak teatr, publiczność jest daleko, a tutaj przecież będą zbliżenia. A to jest dla ciebie problem? Ty pilnujesz tych strojów, żeby ten frenzel był jednak do kolana, czy jesteś gotowa na takie stroje, jakie tutaj tancerki jednak prezentują? Wiesz, no ja przyszłam tutaj, żeby zaznać czegoś nowego. Malwina Wędzigowska nam projektuje przepiękne kostiumy i ja jestem gotowa na, wiesz, założenie tak naprawdę wszystkiego, co będzie odpowiednie do danego tańca. Jeżeli ma być krótkie i tak ma to wyglądać, no to pewnie, no. Teraz jest zresztą, po coś, to wtedy zgoda. Teraz zresztą miałam krótkie, tak, i mam wycięty bok bardzo wysoko i najpierw jak to włożyłam, to rzeczywiście się lekko spięłam. Ale teraz już się czuję dobrze. Wiesz, kwestia przyzwyczajenia, jakiegoś obycia z tym. Ale to jest też jakiś taki moment, że na przykład, nie wiem, powalczyć ze swoimi kompleksami i polubić się jeszcze bardziej, tak jak mówiły mi inne twoje żartki z programu? Czy w ogóle nigdy nie miałaś problemu z ciałem, bo też przecież jesteś aktorką? No, każda kobieta ma jakieś kompleksy, to chyba normalne. Ale ogólnie lubię siebie.